Naszym gościem, gościem Poranka Radia Olsztyn jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes partii Porozumienie. Dzień dobry panie Witam premierze. serdecznie panie doktorze. Panie premierze, jak pan ocenia wynik wyborów do Europarlamentu z punktu widzenia partii Porozumienie? Mandat uzyskany przez pana Adama Bielana, przedstawiciela Porozumienia, wicemarszałka Senatu. Pan Adam Bielan jedzie do Brukseli. Jedzie do Brukseli, myślę, że zasłużył na to nie tylko znakomitą kampanią i znakomitym wynikiem, ale przede wszystkim tym, jak przez 3,5 roku piastował funkcję wicemarszałka Senatu. Był jednym z najbardziej opiniotwórczych naszych polityków, ale przyznam się panu redaktorowi, że dla mnie ważny, ważniejszy jest wynik całego zespołu, bo co prawda obóz zjednoczonej prawicy tworzą trzy różne ugrupowania. Ale w, ta koalicja jest najbardziej harmonijna i najbardziej taka wewnętrznie solidarna ze wszystkich obozów, które rządziły Polską po 1989 roku. Myślę zresztą, że to jest jeden z, jedno z wyjaśnień, wytłumaczeń źródeł naszego sukcesu. A to źródło sukcesu to ciężka praca, o czym Pan mi mówił przed wejściem do studia, że naprawdę zakasaliśmy rękawy i ciężko pracowaliśmy. Na czym ta ciężka praca polegała? Poza oczywiście obecnością w mediach. Rzeczywiście przyznałem się Panu redaktorowi, że jak dzisiaj. Rano wstałem, to tak poczułem, że jest mi aż trochę niedobrze z przemęczenia, ale w taki sam sposób pracowali wszyscy nasi kandydaci. Zmiażdżyliśmy naszych konkurentów aktywnością, ale oczywiście nie to przesądziło o wyniku wyborów. Myślę, że tym rozstrzygającym elementem było zadowolenie większości polskiego społeczeństwa ze sposobów, w jaki sprawujemy władzę. My pełniamy mnóstwo błędów. Ja sam też wielu błędów nie uniknąłem. I to nie jest tak, że Polacy patrzą na nas przez różowe okulary, ale generalnie rzecz biorąc większość Polaków dostrzega, że nasze rządy przynoszą korzyści im samym i całemu krajowi. Te wybory do Europarlamentu pokazały też, że polska scena polityczna to jest już scena dwubiegunowa tak właściwie, bo wiosna z 6% poparciem. Oczywiście należy docenić sukces wyborczy partii, która pojawia się Kilka miesięcy przed wyborami na scenie politycznej, ale no, można powiedzieć, że właściwie mamy taki układ jak w Stanach Zjednoczonych, już w tej chwili. Dwie partie, duże, silne partie walczące ze sobą. Dwa duże bloki. Pytanie, czy te bloki się utrzymają? Zjednoczona prawica jest um, scementowana wspólnymi ideami, wspólnym programem, także wspólnymi zwycięstwami, bo to dodatkowo konsoliduje. Natomiast, czy przetrwa koalicja europejska? Zobaczymy na miejscu liderów polskiego stronnictwa ludowego. Długo bym się zastanawiał, czy warto oddawać kolejne rzesze wyborców wiejskich no przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwości, bo tutaj są te największe przepływy? Tak, takich polityków jak Władysław kosiniak kamysz na pewno dużo więcej łączy z ludźmi takimi jak chociażby ja, niż z liderami tego skrajnie lewicowego skrzydła Koalicji Europejskiej. Ja rozumiem, że zaprasza pan Polskie Stronnictwo Ludowe do obozu Zjednoczonej Prawicy? To byłoby i przedwczesne i nieeleganckie składać takie zaproszenie za pośrednictwem mediów. Natomiast wydaje mi się, że miejsce polityków takich jak Władysław kośniak że jak większość pozostałych liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego jest raczej po tej umiarkowanie prawej części strony politycznej niż po części zdecydowanie lewej. Panie premierze. Siedmioro ministrów wyjeżdża do Brukseli. Dodatkowo jeszcze minister sportu też odejdzie do agencji antydopingowej, czyli osiem osób z rządu odejdzie w najbliższych tygodniach. To spore zamieszanie w rządzie, ale czy jeszcze mówi się też o minister finansów, że także odejdzie ze swojego stanowiska? Powiedział pan to w jednym z wywiadów bodajże wczoraj. Czy to będzie duża rekonstrukcja rządu sięgająca dużo głębiej niż te nazwiska? Które w tej chwili już wiemy, że prawdopodobnie znikną z rządu. Pan minister Bańka, minister sportu, niekoniecznie musi odejść, dlatego że, że tę bardzo prestiżową, nie tylko dla niego samego, ale dla całego polskiego sportu funkcję zacznie pełnić od początku roku 2020. Co do pani minister Czerwińskiej, powiedziałem tylko, że ona nadal będzie sprawowała ważne stanowisko, ważną funkcję. W, w I siedziała Polsce. tu na pana miejscu parę tygodni temu, powiedziałem, że ona nigdzie z rządu się nie wybiera. W ja się Zaproponowałem zakład panu redaktorowi Kraśce mówiąc, że na pewno do wyborów europejskich Teresa Czerwińska pozostanie ministrem finansów, no zakład wygrany. Natomiast skala rekonstrukcji rzeczywiście jest dużo większa niż zakładaliśmy, bo dzięki temu ogromnemu zaufaniu Polaków, za, za które jeszcze raz bardzo dziękuję. W, no, z rządu odchodzą też osoby, co do których byliśmy święcie przekonani, że w rządzie pozostaną. Mam. Na myśli przede wszystkim panią minister Elżbietę Rafalską. I tu naprawdę przy jej osiągnięciach i przy wadze problematyki, którą zajmuje się ten resort, nie będzie łatwo jej zastąpić. Panie premierze, jest pan ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i pojawia się problem w tej chwili. Problem trochę chyba personalny i ambicjonalny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W statucie zostało wpisane, że uczelni, że Wydział Nauki o Zdrowiu, który kształci pielęgniarki położne, ratowników medycznych i dietetyków, stanie się szkołą zdrowia publicznego. Uniwersytet argumentuje to, będąc w sporze z jednym z prorektorów, profesorem Wojciech Maksymowiczem, projektorem do spraw Kolegium Medicum, że wydział ten ma zbyt niski dorobek naukowy pracowników, co mogłoby ograniczyć pozyskiwanie pieniędzy na kształcenie i badanie i zagroziłoby pozycji uczelni jako uczelni badawczej. Ustawa daje dużo większą autonomię niż wcześniejsze rozwiązania i to jest w pełni autonomiczna decyzja władz poszczególnych uczelni i jakie rozwiązania statutowe przyjmują. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że pan profesor Maksymowicz jest wybitnym uczonym, wybitnym lekarzem. Autorytetem w całej Polsce i smuć mnie ten konflikt. Wydaje mi się, że on jest osobą niezwykle cenną dla olsztyńskiego środowiska naukowego i w ogóle dla województwa warmińsko-mazurskiego. A trzecia rzecz to niezależnie od tego, jakie rozwiązania statutowe zostaną przyjęte, nie jest prawdą, że to nie najlepsze wyniki naukowe Wydziału Medycznego przesądzają o braku statutu braku szans na uzyskanie statusu uczelni badawczej. Aby uczelnia mogła się o taki status ubiegać, większość jej wydziałów powinno posiadać te wysokie kategorie naukowe, czyli A bądź A. W przypadku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego takie kategorie posiada wyraźna mniejszość wydziałów. Czy pana zdaniem ta decyzja była uprawniona senatu uczelni? Jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest gestia autonomicznych decyzji poszczególnych senatów. Ministerstwo w te rozwiązania statutowe nie ingeruje. Na tym polegała filozofia ustawy. Ona się opiera na w zasadzie zaufania do obywatela, zaufania do mądrości środowiska akademickiego. Natomiast niezależnie od tego, jakie rozwiązania statutowe zostaną, bądź już zostały w, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim podjęte, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, że pan profesor Maksymowicz jest wielkim autorytetem, zarówno naukowym, jak i moralnym. Panie ministrze, pojawiły się takie badania dzisiaj publikowane przez portale internetowe, mówiące o tym, że 65% pracowników naukowych uczelni wyższych w Polsce czuje się mobbingowanych, że miało do czynienia z mobbingiem. Wiemy o tym, że na uczelniach panują stosunki, no, które można określić jako mocno feudalne. Czy potwierdza pan, że te badania mogą być prawdziwe? One są na niewielkiej grupie, jak na, na, na pulę naukową przeprowadzono, jednak no, daje to do myślenia, i wiele osób związanych ze środowiskiem naukowym sygnalizuje, że no, nie czują się komfortowo psychicznie w pewnym układzie, który funkcjonuje na polskich uczelniach. Najpierw powiem nie, potem powiem tak. Że nie, w kontekście wiarygodności tych badań. One objęły około tysiąc osób na ponad 100 tysięcy zatrudnionych na polskich uczelniach, czyli nie niespełna 1%. Domyśleć się można bez żadnych wątpliwości, że udział w tych ankietach głosowali w tej ankiecie brali, brali przede wszystkim ci, którzy czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni. I to jest ta część na nie. Ale jest też część na tak, o której pan redaktor wspomniał. Rzeczywiście polskie uczelnie są nadmiernie feudalne i jednym z celów mojej reformy, tak zwanej Konstytucji dla Nauki, było po pierwsze odmłodzenie polskich uczelni, po drugie utorowanie. Ścieżki do szybszej kariery wybitnie zdolnym młodym naukowcom. Ja niedawno uczestniczyłem w wielkiej konferencji na najstarszym uni Uniwersytecie Europejskim, Uniwersytecie w Bolonii. No i w, 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 Spotkałem się tam z gremium lektorów wielu czołowych europejskich uczelni. Otóż rzeczą uderzającą było to, że średnia wieku tych lektorów była o 10-15 lat niższa niż lektorów polskich. To pokazuje, że na pewno pewien Powiew młodości jest na polskich uczelniach potrzebny, ale też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że środowisko akademickie dzieli się na feudalną starszyznę i demokratyczną młodzież. Wybitnych uczonych można spotkać i w jednym, i w drugim pokoleniu. Bardzo panu dziękuję. Gościem Rady Olsztyn był Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Partii Porozumienia. Bardzo dziękuję.